Szanowni Państwo, ważnym tematem dotyczącym trygonometrii są tak zwane wzory redukcyjne. Cóż to takiego? Jeżeli wiemy, jak wyglądają definicje funkcji trygonometrycznych dla kąta ostrego, a wiemy, i jeżeli wiemy, jak wyglądają definicje funkcji trygonometrycznych dla kąta dowolnego, a wiemy, i jeżeli wiemy, jak można wyliczyć dla konkretnego kąta dowolnego drugiej, trzeciej, czwartej ćwiartki, czy nawet pierwszej, korzystając z definicji korzystającej z układów współrzędnych tej dla funkcji kąta dowolnego, jak można wyliczyć wartości funkcji trygonometrycznej dla dowolnego kąta, a to również wiemy, to wiemy też, że wyliczanie wartości funkcji trygonometrycznej dla kąta dowolnego sprowadza się tak naprawdę do wyliczania wartości funkcji trygonometrycznej dla kąta ostrego. Poprzez odpowiednie narysowanie odpowiedniego trójkąta w układzie współrzędnych, poprzez odpowiednią manipulację ewentualnie znakami długości odcinków, bo tam zamiast długości odcinków w przypadku definicji dla kąta dowolnego mamy współrzędne punktu, sprowadza się to koniec końców do kątów ostrych. I proszę Państwa, wzory redukcyjne to są wzory, które po prostu opisują ten algorytm sprowadzania tego do kątów ostrych, a właściwie nie tyle ten algorytm, ile już końcowy jego efekt. Jak, znając wartości funkcji trygonometrycznej dla kątów ostrych, wyznaczyć wartości funkcji trygonometrycznej dla kątów dowolnych? To właśnie pozwalają nam zrobić wzory redukcyjne. Ale po kolei. Ponieważ wzorów redukcyjnych jest dość dużo, opowiem teraz tylko o kilku z nich, tych najprostszych, można powiedzieć. Zatem, proszę Państwa, cóż to są wzory redukcyjne? Wzory redukcyjne są to wzory, które pozwalają sprowadzić wartości funkcji tego typu, na przykład sinus pi drugich plus alfa, albo kosinus pi odjąć alfa, albo tangens 3 drugich pi dodać alfa i tak dalej do wartości funkcji trygonometrycznych kąta alfa. Tak po prostu. Innymi słowy, wzory redukcyjne to wzory, które po jednej stronie mają kąt będący powiększeniem bądź pomniejszeniem, to może być minus pi na przykład, jakiegoś kąta alfa o wielokrotność pi drugich, czyli kąta prostego i ewentualnie przed tym kątem, nazwijmy go alfa, może być plus lub minus. Ale w tej chwili zajmiemy się najprostszym z nich. Zajmiemy się takimi wzorami redukcyjnymi, które można powiedzieć w pewnym sensie nie wychodzą poza pierwszą ćwiartkę układów współrzędnych, chociaż to nie do końca prawda. Na końcu o tym powiem dlaczego. Zatem, proszę Państwa, zajmiemy się takimi wzorami jak wzorem na sinus pi drugich odjąć alfa, kosinus pi drugich odjąć alfa, tangens pi drugich odjąć alfa i kotangens pi drugich odjąć alfa. Żeby uzasadnić te wzory, to nie będzie formalny dowód, ale będzie to pewne przykładowe wyliczenie dla przykładowych możliwych wartości kąta alfa. Żeby uzasadnić te wzory, moglibyśmy wykorzystać tak naprawdę trójkąt prostokątny, ale ponieważ znamy definicję funkcji trygonometrycznej dla kąta dowolnego, to tą właśnie definicję wykorzystamy. Również dlatego, że ta metoda pozwoli nam później wyprowadzić czy napisać wzory redukcyjne również dla innych możliwych argumentów tych funkcji trygonometrycznych. Narysujmy, proszę Państwa, kąt pi drugich odjąć alfa w układzie współrzędnych. Narysuję sobie teraz tylko pierwszą ćwiartkę, nie będę na razie nic więcej potrzebował. I proszę Państwa, alfa może być kątem większym bądź mniejszym. Może to jest 5 stopni, może to jest 80 stopni, może to jest 45 stopni, nieważne. Ja sobie narysuję tak, jakby alfa było kątem dość niedużym. Zatem pi drugich minus alfa, pi drugich odjąć alfa, czyli kąt prosty pomniejszony kąt alfa, to będzie coś takiego. To jest kąt pi drugich minus alfa. Skoro tak, proszę Państwa, to ten kąt tutaj to jest właśnie alfa. Zwróćcie Państwo uwagę na pewną pozorną niekonsekwencję, nie narysowałem tutaj strzałki. To jest ok. Umówmy się na razie, że alfa jest kątem ostrym. I na razie nic więcej na ten temat nie będę mówił, potem rozwinę ten temat. Zatem, proszę Państwa, jak wyznaczamy funkcje trygonometryczne kąta pi drugich minus alfa? No standardowo. Wybieramy punkt P o współrzędnych xp, yp. Gdzieś na ramieniu kąta pi drugich odjąć alfa. I pamiętamy, że jeśli przez r dla wygody znowu oznaczymy sobie odległość punktu P od początku układów współrzędnych, to sinus
pi drugich odjąć alfa, to jest yp do r, cosinus pi drugich odjąć alfa, to jest xp do r, tangens pi drugich odjąć alfa, to jest yp przez xp i cotangens pi drugich odjąć alfa, to jest xp przez yp. Skoro o tym pamiętamy, no to możemy teraz dość łatwo napisać te wzory redukcyjne. Popatrzmy. Narysuję sobie teraz trójkąt, ale uwaga, tym razem zamiast rysować ten trójkąt, narysuję sobie ten trójkąt. Dlaczego narysowałem ten trójkąt, a nie ten? Kto mi zabroni? Ale oczywiście to nie jest prawdziwy powód. Prawdziwy powód jest taki, że narysowałem taki trójkąt prostokątny, w którym występuje kąt alfa. Bo teraz zauważmy, proszę Państwa, że przeciwprostokątna tego trójkąta prostokątnego ma długość r. Przyprostokątna przeciwległa do kąta alfa ma długość xp. A przyprostokątna przyległa do kąta alfa ma długość yp. Kąt alfa wybrałem jako kąt ostry, dlatego nie mam problemu ze znakami xp i yp. No dobrze. Ale co to oznacza, proszę Państwa? To oznacza, że yp do r to jest długość przyprostokątnej przyległej do przeciwprostokątnej. Aha, czy to jest po prostu kosinus kąta alfa. Kosinus kąta pi drugich minus alfa, czyli xp do r, to jest długość przyprostokątnej przeciwległej do przeciwprostokątnej kąta alfa. Zatem jest to sinus alfa. Tangens pi drugich odjąć alfa to jest yp przez xp, to jest przyprostokątna przyległa do przeciwległej. Zatem jest to kotangens alfa. I wreszcie kotangens kąta pi drugich odjąć alfa to jest xp do yp, przyprostokątna przeciwległa do przyległej. Zatem jest to po prostu tangens kąta alfa. Zobaczcie Państwo, co ja w ten sposób uzyskałem. To, co wziąłem w ramkę, to są właśnie wzory redukcyjne. Wzory, które sinus, kosinus, tangens i kotangens kąta postaci pi drugich odjąć alfa pozwalają wyznaczyć jako sinus, kosinus, czy w odwrotnej kolejności kosinus, sinus, kotangens, tangens, kąta alfa. Zatem funkcje trygonometryczne dość skomplikowanego, można powiedzieć, kąta, będącego różnicą dwóch kątów, kąta prostego i kąta danego, sprowadziłem do funkcji trygonometrycznych kąta danego. Proszę Państwa, oczywiście całe to wyprowadzenie przebiegało przy założeniu, że alfa jest kątem ostrym. To założenie było mi potrzebne, kiedy rysowałem trójkąt, w którym alfa było jednym z kątów, trójkąt prostokątny, w którym alfa było jednym z kątów. Ale okazuje się, proszę Państwa, że mimo, że to wyprowadzenie formalnie nie jest poprawne dla kąta alfa, który byłby 0, pi drugich, rozwarty i tak dalej, to wzory, które w ten sposób uzyskaliśmy, są poprawne dla całkowicie dowolnego kąta alfa. Czyli nie udowodniliśmy wzorów redukcyjnych dla kąta dowolnego, udowodniliśmy je tylko w przypadku kąta ostrego, ale możecie mi Państwo uwierzyć na słowo, że te wzory są poprawne również dla dowolnego kąta alfa. Proszę Państwa, w ten sposób zaczęliśmy naszą wycieczkę w krainę wzorów redukcyjnych, ale na razie nam to wystarczy. Ciąg dalszy w kolejnych filmach. Dziękuję bardzo.